Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam na relacje z trybun niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. race na boisku, kibole pod stadionem, trochę pirotechniki. Zapraszam na piknik. Fanatycy suwalskich Wigier wybrali się na najbliższy wyjazd w sezonie autokarami w 158 osób. W tej grupie znalazło się również 24 kibiców Granicy Kętrzyn. Ekipa przyjezdnych zameldowała się pod bramami olsztyńskiego stadionu jakieś 20 minut przed rozpoczęciem spotkania. Ochrona dość mozolnie wpuszczała przybyszów z bieguna, w wyniku czego ostatni z nich wszedł na obieg 100 mil w 15 minucie spotkania i wtedy goście rozpoczęli doping. Na płocie w klatce zawisło 8 flag oraz transparent świętej pamięci Zidane dedykowany zmarłemu ziomkowi po szalu. Wigry Suwałki, siara! Wigry Suwałki, siara! Wigry Suwałki, siara! Olsztynianie zorganizowali tego dnia przedmeczową zbiórkę, z której przemaszerowali na stadion. Po dotarciu na miejsce zasiedli na biało-niebieskim łuku, gdzie uformowali około 300-osobowy młyn. Stomilowcy w trakcie 90 minut spotkania zaprezentowali flagowisko z biało-niebieskich flag na kijach oraz wywiesili transparent dla swojego kolegi. Na trybunach w Olsztynie zjawiło się prawie 2,5 tysiąca widzów. Sobotnie spotkanie pomiędzy łódzkim Widzewem a GKS-em Katowice był ostatnim z rozgrywanych na starym stadionie imienia Ludwika Sobolewskiego. W związku z początkiem prac rozbiórkowo-budowlanych na początku roku 2015 widzewiacy będą rozgrywali swoje mecze przez jakiś czas w Piotrkowie Trybunalskim, a przy Alei Piłsudskiego będzie powstawał nowy obiekt, który według zapowiedzi ma być w pełni otwarty na jesieni 2016. Fani katowickiej Gieksy z racji zamkniętej klatki nie pojawili się tego dnia w Łodzi. Widzewiacy zmierzali w kierunku stadionów w zorganizowanych zbiórkach osiedlowych, które maszerowały przez miasto w akompaniamencie kibicowskich pieśni oraz odpalanej pirotechniki. Głównymi wydarzeniami pierwszej połowy spotkania było wbiegnięcie na murawę kibica ubranego w kostium z hasłem "Cacek żegnaj". Po zaprezentowaniu się nielubianemu prezesikowi ukłonił się kibolom z trybuny pod zegarem i spokojnie wrócił na swoje miejsce. W drugiej części meczu fanatycy RTS-u dali popis już na trybunach. Pierwszym akcentem było flagowisko w asyście sporej ilości odpalonych rad zaprezentowane na trybunie znajdującej się wzdłuż linii bocznej boiska. Świeczki szybko znalazły się jednak na płycie boiska, co poskutkowało kolejną, lecz nie ostatnią przerwą w grze. Nastąpiła ona po głównej prezentacji w Młynie Widzewa. Składały się na nią sektorówka z wizerunkiem żegnanego stadionu, zjeżdżająca folia z podobizną Ludwika Sobolewskiego, odpalona pirotechnika i transparent z cytatem Jana Pawła II. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wraz z widzewiakami siedziała spora delegacja zaprzyjaźnionych fanatyków chorzowskiego ruchu. Frekwencja na tym spotkaniu wyniosła prawie 7 tysięcy widzów. Pozostańmy na trybunach i niszmy tego starego stadionu, pożegnajmy się godnie z tym obiektem. Przez większość tego meczu naprawdę panowała świetna atmosfera i nie psujmy tego.
Bolerowu na ostatni wyjazd jesieni wybrali się pociągiem w 155 głów. Ich miejscem docelowym była Częstochowa i sektor gości na stadionie Rakowa. Po pojawieniu się pod bramami zaczęło się mozolne wpuszczanie przez ochroniarki, jednak cała załoga zdążyła wejść na pierwszy gwizdek. Płot w sektorze gości został obwieszony 4 flagami, w tym jedną Górnika. Grupa przyjezdnych wsparta fanami z Zabrza i Dębicy dobrze dopingowała przez całe spotkanie mimo kiepskiej akustyki na częstochowskim obiekcie. Fanatycy Rakowa tego dnia odczuli konsekwencje ostatniej antymilicyjnej oprawy. Obrażeni ZOMowcy zafundowali gospodarzom dodatkowe kontrole będące utrapieniem nawet dla VIP-owskiej części publiki. Na meczu Rakowia uformowała 300-osobowy młyn dobrze dopingujący przez całe spotkanie. W związku z otoczką okołomeczową miejscowi odpuścili ultrasowanie, a na płocie zawisło tradycyjne oflagowanie. Sosnowca na wyjazd do Mielca wyruszyła blisko 800-osobowa delegacja kibiców Zagłębia, Legii i BKS-u. Grupa po przybyciu pod stadion dowiedziała się, że organizator nie wpuści tak dużej liczby kibiców przyjezdnych. Informacja ta była zapalnikiem dymu z oddziałami milicji obywatelskiej. Zagłębiacy po odbiciu swoich braci postanowili wrócić do domu. Na to spotkanie wybrał się również Przemyski Czuwaj w 135 osób, jednak nie dane im było wspierać swoich układowiczów, gdyż smutni panowie zatrzymali ich już pod samym Mielcem i zawrócili w drogę powrotną. Fanatycy Stali wystawili w tym meczu 1000-osobowy młyn. Przez całe spotkanie ich śpiewy stały na dobrym poziomie poza 15-minutową przerwą będącą gestem solidarności z kibicami gości. W drugiej połowie na trybunę zajmowaną przez miejscowych wjechała sektorówka, a po jej bokach zaczęły powiewać flagi na kijach w asyście odpalonych rac. Oprawa została skwitowana hasłem zaprezentowanym na 2 transparentach, bo fanatyzm jest od tego, by bawić się na całego. Ten mecz oglądało 3000 widzów. W Bielsku Białej ciśnienie na ten wyjazd było spore. Po necie krążyły specjalnie nakręcone zapowiedzi, które w połączeniu z wywieszonymi transparentami w różnych częściach miasta podwójnie mobilizowały czerwono-żółto-zielonych. W wyniku tych akcji promocyjnych liczba kibiców BKS-u pod stadionem w Jastrzębiu wyniosła blisko 500 osób. Wszystko klarowało się pozytywnie, jednak całą otoczkę zepsuł prezes GKS-u, który zorganizował to spotkanie jako imprezę niemasową, przez co był zobligowany do zamknięcia frekwencji w 999 osobach. W związku z tymi ograniczeniami włodarze Jastrzębskiego Klubu zezwolili na wpuszczenie tylko 200-osobowej grupy gości, co spotkało się z dezaprobatą i bielszczanie postanowili w ogóle nie wchodzić na obiekt. Fani GKS-u zorganizowali przed meczem zbiórkę, z której przemaszerowali na stadion w około 200-osobowym pochodzie, na którym nie zabrakło kibolskich pieśni oraz odpalonej pirotechniki. Na stadionie dość szczelnie wypełnili swój młyn, jednak widząc, co się dzieje pod sektorem gości, postanowili zaprzestać dopingowania i w geście solidarności opuścili swoją trybunę. ŁKS-iacy pomimo zakazu i licznych utrudnień ze strony służb mundurowych dotarli do Zambrowa w 90-osobowej załodze. Na mecz nie zostali wpuszczeni, tak więc po spacerku po okolicy zajęli jedynie miejsce, w którym widać było chociaż kawałek boiska. W miejscu swojego przystanku rozwinęli transparent FC Zambrów w czerwono-białych barwach, który po rozwinięciu części materiału zmienił swoją treść na FAK Zambrów, a do całości dołączył herb Jagiellonii do góry kołami. Na tym spotkaniu zadebiutowała nowa wyjazdowa flaga łomżyńskiego klubu. Goście po meczu próbowali zaczepić miejscowy fanklub BKS-u, jednak olbrzymie oddziały milicji uniemożliwiły jakiekolwiek harce, zawijając przy tym 2 przyjezdnych.
Mecz pomiędzy Ślęzą a Karkonoszami rozegrano na starym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. Kibole z Jeleniej Góry przyjechali na to spotkanie jednym autokarem w sile około 35 osób. Płot w sektorze gości udekorowali trzema płótnami i prowadzili doping na miarę swoich możliwości. Zaprezentowali również oprawę składającą się z sektorówki w kształcie ich herbu, do której odpalili świece dymne w barwach swojego klubu. Po końcowym gwizdku przyjezdni rzucali serpentynami. W niedzielne popołudnie na derbowym meczu rozgrywanym w Obornikach Śląskich stawiło się 60 fanów ze Skokowej. Wsparli ich tego dnia zgodowicze ze Skarszyny i gościnnie trzech kibiców lubelskiego Motoru. Pierwsza połowa spotkania to jedynie kilka okrzyków ze strony przyjezdnych, gdyż ich grupa nie była w komplecie ze względu na spóźnione towarzystwo. W drugiej połowie fani Dolpaszu rozpoczęli regularny doping oraz zaprezentowali podwójne piroshow. Za pierwszym razem były one dopełnieniem flagowiska. Druga odsłona pokazu to zadymienie przez 10 świec dymnych i rozbłysk 35 rac morskich oraz dwóch wyrzutni. Na czas prezentowanych choreografii na fladze Dolpaszu zawisł transparent. Nie odbiorą ci pasji, jeśli nosisz ją w sercu. Dajcie znać w komentarzach, które spotkanie wzbudziło Was najwięcej emocji. Już za tydzień ostatnie relacje plus w tym roku, dlatego dajcie znać w komentarzach, jakich spotkań spodziewacie się w następnym wydaniu. Wbijajcie na Face'a i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV!